Wierzy we mnie mała garstka ludzi. Wszyscy mówią mi, że idę na skazanie i po to, by siedzieć na ławce, a Jan Bednarek jest gotowy na to, by grać w Anglii i głęboko w to wierzę. Ale widzisz coś? Nic, idź. Pochodzę z małego miasteczka Kleczew. Od małego byliśmy z bratem skazani na sport. W międzyczasie się odbywa mecz. Bardzo ważny. Amerykaniemcy. Zaczynają na bramce i zawsze z trenerem jakoś dyskutowaliśmy, że jak chcę grać z przodu i pamiętam, był taki jeden mecz, że powiedziałem dość i w przerwie meczu zdjąłem rękawice i ruszyłem do przodu. Z moim menadżerem miałem jedną rozmowę i Tomek pokazał mi drogę, że muszę iść na siłownię, Piotrek mnie na nie rozwinął i kiedy właśnie będzie ten wyjątkowy mecz, 90 minuta i trzeba będzie pobiec dodatkowe 100 metrów, to wtedy właśnie ten dodatkowy trening zaprocentuje. Ja nie mam narzuconej tak naprawdę presji. Wychodzę z założenia, że nie gram w piłkę od 2 dni czy 2 tygodni i nagle nie zapominam. Pamiętam, jak to się robi przy 40 tysiącach, bo tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Na pewno to jest nowy rozdział w życiu, nowa kartka, nowe rozdanie i zabieram to, co dobre, to, co było złe, zamieniam w naukę i doświadczenia i jadę tam walczyć o swoje i się rozwijać. Chcąc być najlepszym, trzeba konkurować z najlepszymi.